Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Daj Jednego. Jako że jedną nogą jestem już w Anglii, to moje oświetlenie i całe osprzętowanie specjalnie do odcinku zostało już rozmontowane i wysłane do innego miasta, a ja jestem właściwie nie wiem nawet gdzie, ale w torbie za mną mam pięć najnowszych naszych. Nie pięć, mam trzy najnowsze nasze opakowania i smaki crunchy psów z najnowszej edycji weekendowej. Jestem tak głęboko pod ziemią, że prawdopodobnie nikt nie wie, że istnieje. I mam ze sobą wspomniane trzy smaki. Jest to sos serowy ostry, do tego kurczak, który myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu przyprawili bazylią. I do tego na środku najciekawszy moim zdaniem smak, czyli papryka ze śmietaną. Chciałem ten odcinek nagrać w jakiejś lepszej scenerii i w otwartym polu, ale tak naprawdę w sumie to nie jest tutaj nawet tak ciemno. Jeżeli o tą nową edycję Mistrzowie Weekendu chodzi, ja swoje crunchipsy dostałem w delikatesach Centrum. Kosztowały 5,10, więc nie były jakieś super tanie, ale są, jak wiecie, na oleju słonecznikowym, jest to bodajże 31%, a my testujemy wszystkie trzy smaki po kolei, żebym ja nie musiał w Narodowym Forum Muzyki siedzieć pod ziemią i mówić sam do siebie. Zaczniemy sobie moim zdaniem od najmniej ciekawego smaku, czyli ostrego sosu serowego. Jak mi ktoś wyjedzie za chwilę windą na to minus drugie. Od kwietnia będę w Anglii, więc nie będę miał ze sobą mojego osprzętowania, które wspomniałem wcześniej. Nie będzie też ze mną mojego tła. Dajcie mi więc znać w komentarzach, czy chcecie z Brighton w Anglii dostawać odcinki na jakimś fajnym, ciekawym tle. Jeżeli nie będzie na nim ludzi, w co wątpię oczywiście, nie wiem jak ja to nagram przy takiej ilości ludzi, ale być może pierwszy odcinek Daj Jednego, albo raczej Share Some Woodzie, nagram dla Was na Mall of Brighton, jeżeli mi się uda. Jak to jest, że zawsze jak chcę przetestować, to muszą być takie giganty. Próbujemy ser, sos serowy, ostry. Ja sobie tylko zmienię ekspozycję, bo mi się zmienia światło. Smacznego! Wydały mi się mocno śmietankowe na pierwszy rzut języka. Są zdecydowanie serowe, z delikatną nutką pikanterii na waszym języku. Nie są więc przesadzone, ale więcej niż kilka bym chyba nie zjadł. Wyjdziemy ze środka skali i damy temu 5 na 10. Ja mam trochę podrażnione wargi, więc jeszcze bardziej mnie to podrażnia właśnie. Myślał kurczak o niedzieli z bazylią, z koprem włoskim, z pieprzem białym i czarnym i z oregano. Pachnie trochę jak pizza smacznego. Mocno wędzony, ale jest również mocno ziołowy. Nie wiem, co właściwie na ich temat powiedzieć, bo jest tu straszna mieszanka smaków. Są delikatnie słodkie, są słone. Zdecydowanie czuć tutaj i kurczaka, i te zioła. Ziół z kolei od siebie jakoś specjalnie nie da się odróżnić. Z każdym kolejnym chipsem mam wrażenie, że robią się coraz bardziej słone. Naprawdę mam nadzieję, że zeszłem wystarczająco głęboko, żeby nikt na zewnątrz mnie nie słyszał. Dajmy temu na razie 7 na 10 i przejdźmy sobie do naszej papryki ze śmietaną, bo tego smaku jestem ciekaw. Najbardziej nie wiem, w którą kamerę znowu mam się patrzeć. Smacznego. Ham. Ja oczywiście najbardziej zadowolony jestem z nowych opakowań. Wyglądają one u góry w ten oto właśnie sposób. Mistrzowie weekendu. Nie wiem, czy jest to pierwszy przypadek, kiedy śmietana została skombinowana z papryką i odwrotnie, ale zobaczmy, co z tego wyszło. Zapachem podchodzą trochę pod grzybowe smaki chipsów, aczkolwiek zaraz się to okaże smacznego. Ciekawe. O dziwo te dwa smaki całkiem dobrze do siebie pasują. Ktoś sobie właśnie przejechał windą. Ja tylko chciałem powiedzieć, że te dwa smaki całkiem w porządku się ze sobą uzupełniają. Znowu ktoś jedzie z góry. Są zdecydowanie ciekawe. Czuć tutaj i paprykę, i śmietanę osobno, mimo tego, że łączą się ze sobą, jak już wcześniej powiedziałem. Są zdecydowanie po stronie słodszej, aniżeli po kwaśnej czy ostrej z jakiegoś powodu. Jest to mimo wszystko dosyć nietypowy smak, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to ja Wam polecam. Na pewno nie będziecie żałować, a przynajmniej się nie spalicie. W takim razie, jako że zaczyna się tu robić dziwnie tłoczno, ja żegnam się już z Wami. Zrobię Wam tylko miejsce, żebyście mogli zajrzeć do innych filmów na kanale. Ja nazywam się Marcin. Na razie. W razie gdybyście potrzebowali dowodu, że siedziałem przed chwilą pod ziemią Narodowego Forum Muzycznego, to możecie spojrzeć na te krasnale.